Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza, w rozdziale pierwszym, wersety od 18 do 25? Wtedy Zachariasz powiedział do anioła: jak to poznam? Jestem stary, a moja żona jest niemłoda. Anioł odpowiedział mu: jestem Gabriel. Stoję przed obliczem Boga, a jestem posłany, abym mówił do ciebie i zwiastował ci tę dobrą nowinę. Zanim mówisz aż do dnia, w którym to się stanie, ponieważ nie uwierzyłeś moim słowom, które wypełnią się w swoim czasie. A ludzie czekali na Zachariasza i dziwili się, że pozostawał nadal w świątyni. A gdy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Poznali, że miał widzenie w świątyni, bo dawał im znaki i pozostał niemy. Gdy wypełniły się dni jego służby, odszedł do swojego domu. Po tych dniach jego żona Elżbieta poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: tak mi uczynił Pan w tych dniach, gdy wejrzał na mnie, aby zdjąć moją hańbę między ludźmi. Bóg wysłuchał modlitw Zachariasza, jednak nie od razu przez narodziny długo oczekiwanego dziecka. Najpierw zapowiedział je przez jednego ze swoich wzniosłych sług. Miało to być nadzwyczajne dziecko, jako Nazyrejczyk. O tym, kim jest Nazyrejczyk, dowiadujemy się w 4 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale. Zachęcam do przeczytania. Więc, jako Nazyrejczyk, od dnia swoich narodzin miał wypełnić proroctwo Malachiasza oraz przygotować drogę Mesjaszowi. Dowiadujemy się o tym w Księdze Malachiasza w 4 rozdziale, werset 5 i 6. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Jak zareagował kapłan na nowinę z nieba? Niewiarą. Chciejmy zapytać samych siebie, czy i my nie postępujemy podobnie. Gdy Bóg chce wysłuchać naszą prośbę, stawiamy przeszkody. Gdy błogosławieństwo stoi przed drzwiami, wątpimy. Milczący Zachariasz jest obrazem narodu izraelskiego w obecnym czasie. Żydzi nie przyjęli Pana Jezusa i dlatego nie są w stanie wielbić Go za zmiłowanie nad człowiekiem. Żadna dusza nie może chwalić Boga i z serca Mu dziękować, jeśli nie przyszła jeszcze pod krzyż Golgoty i tam w wierze nie przyjęła Jezusa jako swojego Zbawiciela. Czy potrafisz już wysławiać i uwielbiać Pana z głębi serca? Jeśli tak, nie zaniedbuj tego.